Dziś zapraszam Cię do odmówienia potężnej modlitwy cudownej do Jezusa. Otwórz swoje serce, poczuj Jego obecność w swoim życiu i przyjmij łaskę Bożą, której tak bardzo pragniesz. Ta modlitwa to moment oddania i wiary, w którym dzieją się cuda, a pokój Chrystusa otacza Cię. Módl się teraz i doświadcz tej przemiany. Drogi Jezu, kochający i potężny Zbawicielu, w tej chwili modlitwy przychodzę przed Tobą z otwartym sercem i duszą wystawioną na Twoją obecność. Zapraszam Cię do mojego życia, abyś oświetlił moje drogi i przejął kontrolę nad całym moim jestestwem. Panie, uznaję Cię za mojego jedynego Zbawiciela, tego, który zna najskrytsze z moich myśli, który widzi moje bóle, który czuje moje udręki, ale który także zna moje marzenia i najgłębsze pragnienia. Dziś przychodzę do Ciebie z pokorą i wiarą, pewien, że jesteś Bogiem cudów, tym, który zamienia łzy w błogosławieństwa i sprawia, że niemożliwe staje się możliwe. O Jezu, proszę Cię, aby w tej chwili każda udręka, każdy strach i każda wątpliwość zostały ode mnie oddalone. Niech Twój Duch Święty teraz mnie otoczy, abym mogła poczuć Twoją obecność, jak nigdy wcześniej. Twoje słowo mówi, że jeśli będziemy mieli wiarę choćby tak małą jak ziarnko gorczycy, możemy przenosić góry, i to z tą wiarą, choćby małą, ale szczerą, wołam do Ciebie teraz, mój Panie. Wierzę, że mnie słyszysz i że w tej chwili modlitwy już działasz na moją korzyść. Wierzę, że Twoje oczy są zwrócone na mnie, że Twoje ręce są wyciągnięte nade mną i że Twoja moc działa we wszystkich sferach mojego życia. Ukochany Jezu, znasz moje potrzeby, znasz najgłębsze pragnienie mojego serca, wiesz, o co wołam dniem i nocą. Panie, oddaję teraz w Twoje ręce wszystko, co mnie niepokoi, wszystkie wyzwania, z którymi się zmagam, wszystkie moje lęki i niepokoje. Oddaję Ci moją rodzinę, moją pracę, moje zdrowie i wszystkie moje relacje. Oddaję Ci moją przeszłość, moją teraźniejszość i moją przyszłość, bo wiem, że w Twoich rękach jestem bezpieczny, a wiem, że dla Ciebie nie ma rzeczy niemożliwych i że kiedy modlimy się z wiarą, niebo się otwiera, a Twoja chwała się objawia. Dlatego, Panie, przyjdź do mnie ze swoją łaską, przyjdź do mnie ze swoją miłością, przyjdź do mnie ze swoją mocą. Jeśli ta modlitwa porusza Twoje serce, zasubskrybuj kanał i włącz powiadomienia, aby otrzymywać więcej wiadomości o wierze i nadziei. Proszę Cię, Jezu, abyś teraz dotknął każdej sfery mojego życia, która potrzebuje przemiany. Złam wszelkie łańcuchy, które mnie zniewalają, rozprosz wszelką ciemność, która próbuje mnie ogarnąć, i napełnij moje serce Twoim pokojem i radością. Panie, niech Twoje słowa będą jak balsam dla mojego serca, niech każda rana zostanie uleczona, niech każda łza zostanie otarta. Wierzę, że już teraz czynisz cud w moim życiu, że już otwierasz drzwi tam, gdzie nie było drogi, że już wylewasz błogosławieństwa na mnie i na wszystkich, których kocham. Wierzę, że Twoja łaska już mnie dosięga i że w Twoim imieniu otrzymam wszystko, o co proszę, zgodnie z Twoją wolą, która jest dobra, doskonała i miła. Jezu, wielbię Cię, chwalę Cię, wywyższam Cię.
ponieważ wiem, że jesteś wierny i potężny, aby wypełnić każde z Twoich obietnic. Wiem, że Twoja miłość do mnie jest większa niż jakikolwiek problem, większa niż jakiekolwiek wyzwanie, większa niż jakakolwiek góra, przed którą mogę stanąć. Wiem, że Ty jesteś tym, który ucisza burzę, który daje wzrok ślepym, który sprawia, że głusi słyszą, nimi mówią, a umarli żyją. Ty jesteś tym, który zmartwychwstał trzeciego dnia i żyjesz na wieki, aby wstawiać się za nami. I dlatego mogę odpocząć w Tobie, Jezu, wiedząc, że wszystko współdziała dla dobra tych, którzy kochają Boga, którzy są powołani zgodnie z Jego zamysłem. Panie, umocnij moją wiarę. Naucz mnie całkowicie Ci ufać, oddać wszystkie moje drogi w Twoje ręce i cierpliwie czekać na Twoje działanie. Niech widzę Twoimi oczami, czuję Twoim sercem i żyję zgodnie z Twoją wolą. Niech będę narzędziem miłości, pokoju i nadziei w życiu tych, którzy mnie otaczają, odzwierciedlając Twoje światło wszędzie, gdzie idę. Niech każda osoba, która mnie spotka, zobaczy w moim życiu Twoją miłość i zostanie dotknięta Twoją łaską. I niech nigdy nie zapomnę, że w każdej chwili jesteś ze mną, podtrzymując mnie, prowadząc mnie i wzmacniając. A teraz, Jezu, chcę złożyć szczególną prośbę. Proszę Cię, abyś otoczył mnie swoją miłością jak nigdy dotąd. Niech Twoja miłość spłynie na mnie jak rwąca rzeka, obmywając całe moje jestestwo, przynosząc uzdrowienie, pokój i nadzieję. Wiem, że Twoja miłość jest doskonała i wieczna, że nigdy nie zawodzi i nigdy mnie nie opuszcza. Wiem, że Twoja łaska jest nieskończona, dlatego teraz składam przed Tobą wszystkie pragnienia mojego serca, te, które nawet trudno mi wyrazić słowami, ale które Ty znasz tak dobrze. Jezu, znasz każdy mój sen, każdy mój plan i każdy ból, który noszę. Znasz moje walki, te momenty, kiedy próbowałem AM i zawiodłem AM, te noce, kiedy płakałem AM w ciszy. Ty wiesz, Panie, dlatego dziś proszę Cię, abyś uczynił cud w moim życiu, abyś odpowiedział na każde wołanie, które składam w Twojej obecności, bo wierzę, że jesteś Bogiem, który słyszy, Bogiem, który widzi i Bogiem, który działa. O słodki Jezu, powiedziałeś, proście, a otrzymacie, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a otworzą wam. Oto jestem, Jezu, proszę z całą moją wiarą, szukam Twojego oblicza, pukam do drzwi nieba, wierząc, że w odpowiednim momencie otworzysz okno nieba i wylejesz niezliczone błogosławieństwa na mnie. Proszę Cię, abyś oświecił mój umysł, abym mogła zrozumieć Twoje drogi, abyś rozgrzał moje serce, abym nigdy nie osłabł, a w wierze, i abyś prowadził moje kroki, abym zawsze szedł, a zgodnie z Twoją wolą. Niech Twoja łaska wzmacnia mnie i podtrzymuje każdego dnia, dając mi mądrość i rozeznanie, aby podejmować właściwe decyzje i podążać ścieżką, którą dla mnie przygotowałeś, Aś. Jezu, chcę żyć życiem, które jest miłe Tobie. Chcę, aby moja wiara była na tyle silna, by przenosić góry i na tyle mocna, by wytrzymać każdą burzę.
Niech nic nie oddzieli mnie od Twojej miłości, niech żadna wątpliwość ani strach nie oddzielą mnie od Twojej obecności. Proszę Cię, Panie, aby Twoja ręka podniosła mnie za każdym razem, gdy upadnę, aby Twój głos pocieszał mnie zawsze, gdy jestem strapiony, a Twój pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie, strzegł mojego serca i mojego umysłu. Niech będę pełen Twojego ducha, niech przepełnia mnie radość, nawet w próbach, wiedząc, że Ty jesteś moją ucieczką i moją twierdzą, moją pomocą w czasach utrapienia. I, Panie, podczas gdy czekam na Twój cud, podczas gdy oczekuję na Twoją odpowiedź, niech czuję Twoją obecność bliżej niż kiedykolwiek. Niech słyszę Twój szept mówiący, że wszystko będzie dobrze, że Ty panujesz nad wszystkim i że żaden włos z mojej głowy nie spada bez Twojej wiedzy. Niech odpoczywam w Twoich ramionach, Jezu, ufając, że Twoja opatrzność będzie doskonała, że Twój czas będzie doskonały i że Twoje działanie będzie doskonałe. Niech chwalę Cię nie tylko wtedy, gdy przyjdą błogosławieństwa, ale także podczas oczekiwania, podczas procesu, wiedząc, że Ty działasz we wszystkim dla mojego dobra. Jezu, dziękuję Ci już teraz za cud, który jest w drodze. Dziękuję Ci, ponieważ wiem, że jesteś Bogiem obietnic, a każda Twoja obietnica to tak i amen. Dziękuję Ci, ponieważ nigdy nie zostawiłeś mnie samego, ponieważ w każdym momencie mojego życia byłeś przy mnie, trzymając moją rękę, prowadząc moje kroki. Dziękuję Ci, ponieważ wiem, że moja modlitwa dociera do Twojego tronu łaski i że Ty, swoją nieskończoną miłością i mocą, już przygotowujesz coś cudownego dla mnie. Wiem, że Twoja wola jest większa i lepsza niż moje własne plany, i dlatego oddaję wszystko w Twoje ręce, pewien, że Ty wiesz, co jest dla mnie najlepsze. Proszę Cię, Panie, abyś błogosławił także wszystkie osoby, które kocham, abyś troszczył się o każdą z nich, chronił je i otaczał swoją miłością. Niech żadne zło ich nie dotknie, niech żadna smutek nie odbierze im radości i niech wszystkie one doświadczą Twojego cudownego dotyku w swoim życiu. Niech tam, gdzie jest choroba, przyjdzie uzdrowienie. Tam, gdzie jest smutek, niech przyjdzie radość. Tam, gdzie jest zamęt, niech przyjdzie pokój. Tam, gdzie jest niedostatek, niech przyjdzie obfitość. Niech wszyscy, którzy mnie otaczają, będą świadkami Twojego cudu. Niech zobaczą, jak Twoja potężna ręka działa i niech, podobnie jak ja, zostaną odnowieni i wzmocnieni w wierze. Drogi Jezu, wielbię Cię i adoruję za to, kim jesteś. Wielbię Cię, ponieważ jesteś Bogiem Emanuel, Bogiem z nami, Bogiem, który nigdy nas nie opuszcza. Wielbię Cię, ponieważ jesteś godny wszelkiej czci i chwały, a w Twoim imieniu jest moc, by przemieniać każdą sytuację. Uwielbiam Twoje imię, które jest ponad wszelkie imię, imię, które przynosi zbawienie, uzdrowienie i wyzwolenie. Wiem, że przed Twoim imieniem żegnie się każde kolano, na niebie, na ziemi i pod ziemią, i każdy język wyzna, że Ty jesteś Panem. Jezu, oddaję Ci moje życie, oddaję wszystkie moje marzenia, oddaję wszystkie moje bóle. Oddaję Ci moją wiarę i także moje wątpliwości.
Oddaję Ci wszystko, czym jestem, i wszystko, kim chcę być. Niech Twoja wola spełni się we mnie, niech Twoja miłość mnie przemieni, i niech Twój pokój zapanuje nad moim życiem. Wierzę, Panie, że jestem pod Twoją ochroną, pod Twoją opieką i że błogosławieństwa i cuda, na które tak bardzo czekam, już są przygotowywane przez Ciebie. I czekam z nadzieją i ufnością, wiedząc, że Ty jesteś wierny i sprawiedliwy, aby wypełnić swoje obietnice. Zostaw komentarz poniżej. Podziel się, jak modlitwa Cię poruszyła, lub zasugeruj tematy do kolejnych modlitw. Twoje zaangażowanie jest ważne. Amen.